Cześć kochani, z tej strony Ms. Scarlett, ja Was witam w kolejnym speedbuildzie na moim kanale. Dzisiaj budujemy klinikę weterynaryjną. Obiecałam Wam, że coś takiego stworzymy na gameplayu związanym właśnie z Barbie, klinika weterynaryjna. Tam już widziałam komentarze, że jak to klinika weterynaryjna, jeszcze jej nie ma zwierzaków. Kochani, właśnie chodziło o to, że chciałam wybrać zwierzaka dla Barbie razem z Wami na live, co też udało się nam jakby po części wykonać, ale o wszystkim opowiem Wam oczywiście na gameplayu, który powinien się gdzieś pojawić jakoś w przyszłym tygodniu, mi się wydaje, z tej serii. No, a odnośnie kliniki weterynaryjnej, to też trzeba było jakoś na nie pieniądze zarobić, no i chciałam też nagrać przede wszystkim dla Was jej tworzenie, a długo się nosiłam z tym zamiarem, czy robić to na live'ie, w sensie budować, czy budować to właśnie na speedbuildzie. Stwierdziłam, że jednak speedbuild będzie lepszy, będzie szybszy przede wszystkim, ponieważ miałam możliwość przysiąść sobie troszeczkę i pobudować, więc no, jest jak jest. Kochani, taka jest informacja dosyć ważna, my nie mamy tu jakiegoś wielkiego budżetu, ponieważ ja wykorzystywałam pieniądze, które miała Barbie, które udało mi się zgromadzić właśnie podczas podróży różnych po naszym nowym osiedlu, więc ta klinika jest troszeczkę taka uboga, więc się nie zdziwcie, ale jak na start, wydaje mi się całkiem ok, nie ma co wpisywać aż tyle kodów. Powiedziałam Wam, że nie chcę grać z kodami, jeżeli chodzi o samą tę klinikę, wolałabym jakoś mniej więcej sama zarobić na nią pieniądze. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo albo mam jakiś błąd, albo nie wiem, ale jeszcze nie rozkminiłam tego aż tak, o co chodzi z płaceniem w ogóle za te usługi weterynaryjne, ale to już nie będę tutaj wnikać, ponieważ po prostu muszę sobie troszeczkę dłużej przysiąść, a nie tak, nie wiem, parę minut, bo tak naprawdę w sumie nie wiem, chyba 2 godziny zajęła mi jakby tam budowa i to wszystko, więc no niezbyt dużo, jakieś 2 zwierzaki wyleczyłam, więc wiecie, jakieś doświadczenie wielkie na razie jeszcze w tym nie jest, ale wszystkiego się oczywiście nauczę, wszystko Wam tutaj będę pokazywać na gameplayu, no, ale mega jestem podekscytowana, bardzo mi się podoba to wszystko i powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta klinika weterynaryjna, którą zrobiłam, ponieważ ona też nie jest do końca taka różowa. Na początku chciałam wykorzystać wszystkie elementy, które tutaj nam doszły w tym nowym dodatku, wykorzystałam większość, bo też musiałam skorzystać z rzeczy, które już jakby nie są z psów i kotów, no ale są z podstawy, więc chyba nie jest to jakaś duża zbrodnia, nie? No i na pewno jest to bez modów, ewentualnie wiecie, ta seria jest bez modów albo z Maxi Smash, nie jest ze zwykłymi realistycznymi modami, z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że zwyczajnie mi się znudziły te mody, jakoś mi się już to nie podoba, ale no może to dlatego, że całe życie tak grałam z nimi, a teraz jakoś tak ten klimat The Sims 4 mi się bardzo podoba, jeszcze te mody Maxi Smash mega mi się podobają i tak ogólnie, wiecie, lepiej mi się tak gra po prostu. No a druga sprawa, jest to dużo lepsze dla mojego komputera, bo wiecie, że on nie jest jakimś takim nie wiadomo jakim genialnym sprzętem, a nie chcę też go obciążać dodatkowo, lepiej sobie pograć w coś płynnie niż żeby chodziło jak krew z nosa i nie denerwowało, nie? No, ale mega powiem Wam, mega mi się podoba dodatek Psy i Koty, jestem zafascynowana wciąż nim, wciąż jestem zafascynowana okolicą, wciąż podróżuję wszędzie i teraz widzę różne nowe elementy, których jeszcze nie dostrzegłam w trakcie gry. O, polecam Wam, kochani, ten dodatek z całego serduszka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ta klinika weterynaryjna będzie funkcjonować, jak uda mi się ją ogarnąć, to oczywiście zapraszam Was już teraz na gameplay związane z serią Barbie Weterynarz. Oczywiście tutaj dostaniecie gdzieś linki związane z wcześniejszymi odcinkami, jak i live'em, w którym ogarnialiśmy psy i koty, psa i kota, psa bodajże do serii z różnic drzewy genealogicznym, nawet nie bodajże, ale do serii z różnic drzewy genealogicznym, a kota dla Barbie, więc oczywiście te linki będą się albo gdzieś tutaj pokazywać w trakcie tego nagrania, albo znajdą się w opisie, na pewno gdzieś będziecie mogli je złapać i zachęcam bardzo wszystkich do obejrzenia tej serii, ponieważ jest to nowa seria na moim kanale, będziecie na bieżąco, będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda nowe osiedle, jak wygląda rozgrywka związana z psami i kotami. Więc wydaje mi się, że coś mega tutaj fajnego. Oczywiście psy i koty, samą możliwość w ogóle zagrania zawdzięczam Electronic Arts Polska, ponieważ dostałam właśnie do recenzji, no, dodatek, ale to wiecie, bo to już chyba wszędzie mówiłam. No, ale jestem z tego powodu mega wdzięczna, ponieważ no, miło, powiem Wam szczerze, miło to jest, wiadomo, zresztą komu nie byłoby miło.
I co? I chyba tyle, nie? Chyba będę się z Wami już żegnać. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Powiedzcie, co sądzicie o takiej pastelowej, klinice weterynaryjnej. Czy wolelibyście, żeby tu było więcej różu, czy jednak te pastele też do Was przemawiają tak samo jak do mnie. I widzimy się oczywiście w następnych odcinkach. Ja Wam życzę miłego dnia, miłej soboty, miłego grania wszystkim tym, którzy już zakupili psy i koty, i cierpliwości tym, którzy jeszcze na nie czekają, bo wiem, że dużo osób czeka, ale jest na co czekać i no, powiem Wam, dla mnie najlepszy dodatek ze wszystkich, jakie wyszły do tej pory do The Sims 4 i mówię to szczerze. Szczerze, chyba że to ja po prostu jestem tak zafascynowana tymi zwierzakami, ale wydaje mi się, że nie. Także ten, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!
Wow.